Cześć, tu Agata, witajcie na kanale megadyskont.pl, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was kolejny zestaw z serii Play-Doh Da Vinci, ale tym razem będzie to Anna, czyli siostra Elsy z filmu Kraina Lodu. W zestawie oprócz Anny znajdziemy też trzy kolorowe szablony na jej spódniczki. Do ozdobienia użyjemy także dobrze Wam znanego już pistoletu, a także trzech mas z serii Play-Doh. To zaczynamy najpierw od wyboru koloru. Ja zacznę od różowego, odkręcam, następnie otwieram nasz pistolet. Zobaczcie, jaka ta aplikacja jest prosta. Wkładam tutaj, teraz po prostu sobie wybieram to dłuższe ramię, tak aby wygodnie móc go ścisnąć i dekorować sukienki. To na pierwszy ogień pójdzie ta spódniczka. Zaczynamy od koloru różowego, mocno ściskamy i uwaga, pokazuje się masa. No i teraz ozdabiamy. Czyli ta część, która wydaje się już prosta, a tak naprawdę nie zawsze taka jest. Trochę popróbujemy w tą stronę i w tamtą, trzeba trochę wyczuć ten pistolet. I zaraz może to trochę lepiej wyjdzie tutaj. O, no zobaczcie, może właśnie odrobina w prawy. I już te wzorki zaczynają ładnie wyglądać. No to jedziemy dalej, następny wzorek. I ostatni. To teraz jeszcze nasze niebieskie ozdoby. Wymieniłam już kolor i lecimy z niebieskim. No ślicznie, prawie że wychodzi. Trochę się jeszcze lepi, ale może to jest chwila rozpracowania. I teraz już wygląda to lepiej. No i trzeci. No ślicznie. Czwarty. No to jesteśmy już prawie w połowie. Nasze ozdoby całkiem ładnie wychodzą. Spójrzcie, jak ładnie wyglądają. I zostają trzy ostatnie. To spójrzcie teraz, jak ładnie wygląda nasza sukienka już po ozdobieniu jej naszym zestawem z serii Play-Doh. Było to troszkę trudne, trzeba mocno dociskać ten pistolet, żeby ładnie ta masa się układała, ale wtedy zobaczcie, jaki jest zadowalający efekt. A tak prezentuje się Anna w swojej pierwszej sukni. Ślicznie wygląda, teraz już jest gotowa na to, aby dołączyć do wszystkich gości i iść wreszcie na bal. Spódniczka nawet idealnie komponuje się z jej bluzeczką. To teraz jeszcze ozdobimy drugą sukienkę dla naszej Anny. A tak wygląda Anna już po małej metamorfozie. Tym razem ubrała swoją letnią sukienkę, taką bardziej nawet żywą. Mi się wydaje, te kolory są takie jaśniejsze, aż przyjemniej się na nią patrzy. A że Anna jest wieczną optymistką, to idealnie do niej pasuje. Tym razem pokazałam Wam, jak można ozdobić sukienkę, a właściwie dokładniej spódniczkę Anny. Mamy tutaj więcej takich egzemplarzy, takich szablonów dokładniej i mamy tutaj pokazane przykładowe wzorki. Pamiętajcie jednak, że mimo że są zaznaczone kolory i pokazane kierunki, w których powinniśmy ozdabiać spódniczki, to jednak zawsze możecie wymyślić własne dodatki i na przykład udekorować taką spódniczkę gdzieś u góry, nawet jeśli nie ma tam takiego szlaku, po którym teoretycznie powinniśmy wykorzystać do tego, aby stworzyć jakąś ozdobę. A czasem nawet jeśli zrobicie coś po swojemu, sami zobaczycie, że znacznie lepiej będzie to wyglądać, tak jak Wam to pokazałam w przypadku sukienki Anny. I teraz w komentarzu napiszcie mi, jeśli oglądaliście poprzedni film, kto ma lepszą sukienkę, Anna czy może jednak Elsa. Pamiętajcie o zostawieniu kciuków w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia następnym razem.